Witam wszystkich. Jesteśmy już po ataku szczytowym. Dzisiaj pakujemy się już w bazie. Wszystko się udało i z czego jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków, bo czuło się to tutaj na tej górze. Sam atak szczytowy był bardzo ciężki. Plan ambitny. Startowałem o 10 w nocy z bazy tutaj powyżej. Bezpośrednio na szczyt. Wyglądało to tak, że chłopaki wyszli dzień wcześniej, czekali na mnie w obozie trzecim, gdzie mogłem liczyć na mały posiłek i coś do picia. Później wspólnie wyruszyliśmy do góry. Pogoda nie była zachęcająca, już prosto z bazy, kiedy startowałem, po prostu bardzo mocno padał deszcz i na szczęście powyżej 6000 to się zmieniło, obróciło się to w śnieg i przynajmniej nie byłem mokry. Samo dojście do trójki już było bardzo, bardzo przyjemne, gwiazdy, czyste niebo. Później wyjście z trójki, zaczęło wiać, nawet dosyć mocno. Na szczęście nie poddałem się i ruszyłem w kierunku szczytu. Po 14 godzinach i 6 minutach udało się wejść na szczyt, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Udało się pobić rekord tutaj o prawie 2 godziny. Co kosztowało mi naprawdę bardzo dużo energii i szczerze mówiąc na kopule szczytowej nie byłem jakby w pełni świadomy do końca. Byłem bardzo zmęczony i to samo poczucie nie było jakieś takie perfekcyjne. Nie mogłem sam się cieszyć z tego sukcesu. Troszeczkę byłem przymroczony. Sam zjazd. Zaskoczyło mnie to bardzo, bo było zdecydowanie bardzo, bardzo ciężko. Jakby łączenie takich czasówek ze zjazdem jest bardzo ekstremalnie trudne. I ten zjazd był bardzo ostrożny, spokojny i jechałem bardzo długo. Niestety po dojechaniu do obozu trzeciego i zjechaniu w kierunku dwójki na wysokości 6500 metrów niestety musiałem odpiąć narty. Już przyszło załamanie pogody, mgła i nie mogłem kontynuować dalej zjazdu. Szczeliny, ten teren jakby jest bardzo uszczeliniony i to było po prostu bardziej rozsądne, ale udało się zjechać ponad 1500 metrów kluczowego odcinka, który był trudny. Miejsce między czwórką a trójką, lód, który zawsze przeszkadza narciarzom. Poprzednim rekordzie Benedikt Bąk właśnie tam odpiął narty i schodził 300 metrów. Tutaj udało się zjechać od tego szczytu do 6500 metrów i myślę, że to jest bardzo dobre osiągnięcie, szczególnie w połączeniu z tą czasówką. Jeśli chodzi o chłopaków, niestety Grzegorzowi nie udało się wyjść na szczyt. Widocznie jakoś nie miał po prostu dnia, nie czuł się najlepiej. Darek również. Wcześniej mieli bardzo ciężki dzień, bo wyszli bezpośrednio do obozu trzeciego i co po prostu dało jakby co przeszkodziło im może w samym ataku szczytowym. Dużo energii to kosztowało. Na szczęście wszyscy jesteśmy cali i zdrowi, zeszliśmy do bazy i z czego się bardzo cieszymy. Marcin tutaj w bazie nawigował nami i byliśmy w ciągłym kontakcie. Też dzięki temu mogliśmy przekazywać informacje na bieżąco, co się działo tutaj podczas tego ataku, więc Marcin się jak najbardziej spisał. Co, pakujemy się dzisiaj, zbieramy się na dół i kończymy przygodę z Manaslu. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy odważyli się wesprzeć tak ambitne i ryzykowne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że wszyscy cieszą się z tego sukcesu i tak naprawdę każdy z ludzi, wszyscy ludzie, którzy wspierali to wydarzenie, mają bardzo duży udział w tym sukcesie i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję mojemu teamowi, który tutaj ze mną
spędzał tak dużo czasu i który w znacznym stopniu przyczynił się do tego sukcesu i cieszę się bardzo, że chłopaki są ze mną, bo tak naprawdę tworzymy zgrany team profesjonalny, który jakby jest w stanie wspólnie robić bardzo dużo rzeczy, co zresztą udowodniliśmy tym osiągnięciem. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i całej rodzinie za wsparcie i przepraszam, że dostarczyłem im pewnie troszeczkę stresu. Pozdrawiam mamę, tatę, wszystkie moje 7 sióstr. I jeszcze raz dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków, za wsparcie i do zobaczenia w Polsce.